to jest ważne. To. Dziś mieliśmy zupełnie wyjątkowy dzień, ponieważ byliśmy zaszczyceni gościć najznamienitszych Polaków, powstańców warszawskich, którzy wciąż jeszcze żyją, którzy są związani z Warszawą, tak jak Wedel, nasza fabryka, rodzina Wedlów, nasze korzenie, naszej firmy. I no, jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy umilić im okres świąt, że mogliśmy razem z nimi napić się czekolady, pokazać im fabrykę, no i spędzić z nimi kilka chwil. Dziękujemy Państwu za to, że Państwo nam wywalczyli wolność. Chcielibyśmy z Państwem podzielić się troszkę tym, co my z kolei dostarczamy dla naszych konsumentów. W roku 1948 rozpocząłem pracę na Kałuszyńskiej. Ciągle przejeżdżałem przez tą ulicą Zamojskiego, prawda, i Grochowską. Widziałem tą fabrykę, ale nie miałem możliwości jej zobaczyć w środku, jak wygląda. Dlatego też z wielką przyjemnością będę chciał zwiedzić tą fabrykę. Ja jestem związana ze sklepem Wedla na Szpitalnej. Jak chcemy zrobić takie ekskluzywne spotkanie, to robimy u Wedla na Szpitalnej. Tam jest salka, gdzie można odetchnąć atmosferą dawnych czasów, piękna. I nie jem czekoladki kolandrynki wedlowskie, które są dla mnie lekarstwem. Nigdzie takich nie mogę dostać, miętowych kolandrynków, ale kupuję tylko w sklepie na Szpitalnej. Podczas powstania warszawskiego Jan Wedel współpracował z domem braci Jabłkowskich, dostarczał tygodniowo ponad 200 kg cukierków. Jednocześnie pracujący mieli przepustki, które podczas łapanek pozwalały im po prostu uchronić przed wywozem gdzieś do obozów koncentracyjnych czy na rozstrzelanie. Zarówno ze strony rodziny, jak i smakowe wspomnienia pozostały do tej pory. Kierownictwo Wedla pomagało pracownikom wedlowskim. I z całą pewnością pamiętam, dlatego że ja z tych słodkości korzystałam jako młoda dziewczyna i dziecko. Na pewno Państwo to pamiętacie. Nie mówiło się, że pracuję w Wedlu, tylko u Wedla. I dla mnie to jest największy szacunek, jak ktoś mówi, że Ty pracujesz u Wedla. To jest to, że właśnie za tych czasów Pana Jana to był największy chyba zaszczyt pracować właśnie u Jana. Bardzo mi smakowały takie mleczko w latach 50. W środku fabryki nie byłem, ale wyroby i samą fabrykę znam od lat 30. 92-latek już takich dużo szans nie będę miał. Pochodzę z bardzo biednej rodziny. Mnie nie stać było na czekoladę. Nie stać było nawet na chleb. Jak mnie ktoś poczęstował czekoladą wedlowską, to byłem jak w siódmym niebie. Trzeba mieć plany. Jak się jest bez planów, nie planuje się, tylko się, to się szybko człowiek zestarzeje. A jak ma plany, no to jeszcze, to muszę. To, jeszcze rok, jeszcze pół. To jest zupełnie niesamowite, że powstańcy mają tak dużo energii, mimo swojego podeszłego wieku, emanują pozytywną energią, siłą, planami na przyszłość i tego też no, życzę nam wszystkim w Wedlu i w ogóle w Polsce. Fajne chłopacy, słuchaj, balala, czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Wręcz młody duch, pracują za duch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Wręcz twój młody duch, jak stal. Jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, że mogliśmy ich gościć i mam nadzieję na kolejne spotkania w przyszłości. Życzę wesołych świąt wszystkim. Dziękuję.